Dzień dobry Państwu, witam w Onet Opinie. Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja, jest dziś z Państwem i ze mną. Pierwszy raz w tym programie i pierwszy raz od bardzo dawna w Sejmie. No, od 27 lat. Dominik Tarczyński na dzień dobry powiedział, że za pańską wypowiedź o inteligencji wyborców PiS rozprawi się z panem, ale nie tak po prostu, tylko honorowo, zgodnie z kodeksem Boziewicza. Co pan zrobi, kiedy pan spotka Dominika Tarczyńskiego i będzie chciał zawalczyć? Ucieknie pan, czy pan zostanie? Nic nie powiem, ponieważ pan Dominik Tarczyński nie ma zdolności honorowych. Na przykład powiedział, że honor mu nie pozwala brać pensji posła. Okazało się, że tę pensję cały czas brał, więc zdolności honorowych nie ma, więc nie będę w ogóle z nim rozmawiał. Ale zgodnie z kodeksem Władysława Boziewicza, zdolności honorowej, jak pan wie, nie ma także mężczyzna, który obraża kobiety, a zatem pan, czyli obaj nie macie zdolności honorowej. Dlatego zastanawiałam się, jakby wyglądał ten pojedynek. A kiedy ja obraziłem kobiety? Mnóstwo razy. No kiedy? Jeden przykład. Na przykład mówiąc o gwałcie, że kobietę to tak właściwie trzeba trochę przymusić i ona musi odmawiać, ale właściwie robi się jej przysługę. Na czym polega to obraza? Mówiąc, że kobiety są mniej inteligentne od mężczyzn. Każda kobieta wie, że trzeba udawać, że się broni, prawda? To jest normalne, nie? A co do inteligencji kobiet, no to jest podręcznik, więc nie będziemy dyskutowali, to nie jest moja teza, tylko teraz były robione badania, po tym moich wypowiedziach, bo jestem teraz słynny w całym świecie, prawda, były robione badania, różnice tam 4-8 punktów wychodziły, więc nie ma o czym mówić, no nie mówimy o rzeczach oczywistych. No właśnie. Nie wiem, jak był przypadek w Stanach Zjednoczonych, kiedy była dyskusja na mój temat w jakimś uniwersytecie, jakaś pani, bo ja powiedziałem, że kobiety zarabiają mniej, bo są niższe, słabsze i mniej inteligentne od mężczyzn. Jakaś pani powiedziała, no ale przecież kobiety są niższe od mężczyzn. Została pobita przez feministki, bo to jest obraza kobiet. No to nie jest obraza, no kobiety są niższe. Właśnie wczoraj, przygotowując się do rozmowy z panem, sprawdziłam wszystkie badania i nie ma takich badań. Były rzeczywiście takie badania holenderskich naukowców, które zostały skompromitowane, a tak naprawdę są badania na przykład Marii Pawłowskiej, Bieloszki z Oksfordu, która mówi, że nie ma takich różnic i że mózg kobiety i mężczyzny się nie różni, a zresztą inteligencja nie zależy od wielkości mózgu, tylko ilości substancji szarej. Nie, ale wcześniej pan tak mówił. Na przykład w Parlamencie Europejskim, że kobiety są mniejsze, w związku z tym też mniej inteligentne. Ale wie pan co, tak naprawdę nie chcę się kłócić o inteligencję kobiet, bo ja myślę, że każdy... Ale to nie ma się kłócić, bo sprawa jest oczywista. Albo pani jest nieukiem, albo pani czyta podręczniki. No. Właśnie liczyłam na to, że powie pan coś takiego, dlatego że a propos inteligencji, bo pan ocenił też inteligencję wyborców PiS i powiedział pan, że oni są nieinteligentni, to zastanawiałam się, czy to jest inteligentne, że w czasie, kiedy kobiety stanowią ponad połowę polskich wyborców i jak spojrzymy na te ostatnie wyniki badań, w których Konfederacja weszła do Sejmu, to kobiety stanowią większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i SLD. No właśnie. I jedynie Konfederacja nie ma głosów kobiet. Czy to jest zatem inteligentne postępowanie, żeby obrażać kobiety? Czy to świadczy o pana inteligencji? Ale jeszcze raz mówię, to nie jest żadna obraza. Powiedzenie, że kobiety są niższe, słabsze, ale działa pan nieracjonalnie z punktu widzenia własnej partii. Myli się pani, dzięki temu dostaliśmy bardzo dużo głosów mężczyzn. Ale te głosy mężczyzn złożyły się na 6%, a głosy Prawa i Sprawiedliwości, których wyborców pan wyśmiewa i mówi, że są nieinteligentni, mają dużo więcej. No więc... Dlatego jestem wrogiem demokracji, ponieważ głupi jest więcej niż mądrych, to jest oczywiste. Także zwracam uwagę, że ja wcale nie mówię, że wszyscy wyborcy PiS-u są mniej inteligentni. Poniżej średniej jest połowa ludzi, tylko połowa z nich głosuje, więc to jest 25% powiedzmy, a na PiS głosowało 43, więc jeszcze jakieś 18 jest powyżej średniej. Także to nie... No ale oni wygrywają, a pan przegrywa, a jednym z wyznaczników inteligencji jest umiejętność skutecznego działania i poruszania się w świecie, więc to może pana wyborcy są mniej inteligentni, I tu się pani głęboko myli. Myli pani mądrość z inteligencją. Otóż 15-letni chłopiec jest z reguły bardziej inteligentny od swojej matki, natomiast ona jest od niego mądrzejsza, bo co innego jest mądrość, co innego jest inteligencja. Właśnie wczoraj sprawdziłam definicję inteligencji doskonale, wiedząc, że pan użyje tego argumentu, no i niestety muszę pana rozczarować, że oczywiście mądrość rzeczywiście różni się od inteligencji, natomiast jednym z wyznaczników również inteligencji jest nie tylko posiadanie informacji, czyli zdobywanie wiedzy, ale po prostu umiejętność posługiwania się tymi informacjami w świecie, więc jeśli pan
mówi, że ktoś jest nieinteligentny, a sam pan działa w sposób, na przykład obrażając kobiety, bo to jest obrażanie kobiet. Czym pan sprawia, że one na pana nie głosują i dostaje pan 6%, to nie jest inteligentne szanowni działanie. Szanowni państwo, słyszą, że ta pani dalej twierdzi po raz trzeci czy czwarty, że ja obrażam kobiety. Już powiedzę, że kobiety, kobiety są na przykład, same osądzą. Że kobiety są na przykład niższe od mężczyzn, nie jest obrażeniem kobiet. Dobra, zostawmy, niech kobiety same... To nie jest obrażenie, tylko stwierdzenie faktu i tyle. Niech kobiety, które nas oglądają, same osądzą, no ale na przykład w wyborach kobietom, pokazały, kobietom, co myślą. Kobietom jest bardzo wygodnie. Mądre kobiety, jak coś tam zrobią, mówią, o, ja jestem taka idiotka. I już ma spokój, prawda? Także to jest wielki plus dla kobiet. Tak samo, ciekawie się rozmawia z osobą, która tak uważa, że tak jest inteligentniejsza. Tak samo dla pani, która jest, pani jest istotą inteligentną, prawda? I... Ale mniej od pana. Nie, to z tego wcale nie wynika. No pani nie umie wprowadzić żadnego logicznego rozwoju. Ja wiem, zaraz mi pan powie, że średnia, że przeciętna to jest... To, że średnia kobiet jest niższa, nie znaczy nic o pani, ani nic nie mówi. To w ogóle nie mówi o nic o żadnej kobiecie. Żadna kobieta nie może się obrazić, bo to nie mówi nic o żadnej kobiecie. Ale kobiety nie głosują na Konfederację. Z tego pan się cieszy? Ale mężczyźni głosują na Konfederację. Ale cieszy się pan, że kobiety nie głosują, bo wtedy miałby pan być może dwa razy więcej głosów. Ale być może wtedy mężczyźni dla nas by nie zagłosowali. Mężczyzn jest ograniczona ilość, a poza tym badania mówią, że mniej się rozwijają, rzadziej kończą studia, mniej inwestują w swój rozwój, więc może nie jest to wyłącznie mężczyźni przyszłościowy elektorat. Oczywiście sarkazm taki, całkowicie ale... się zgadzam. Zadałem sobie kiedyś trud, już było jakieś 20 parę lat temu. Był to akurat rok, w którym po raz pierwszy kobiety miały więcej dyplomów, zdobyły więcej dyplomów szkół wyższych niż mężczyźni. I zadałem sobie trud, poszedłem do Urzędu Patentowego i sprawdziłem, ile patentów zdobyły kobiety. 1,5%. I czego to dowodzi? To dowodzi, że kobiety mogą sobie kończyć studia, ale to tylko świadczy o tym, że wartość studiów zdecydowanie spada. Studia w tej chwili polega na uczeniu pamięciowym. Wartość studiów znacznie spadła. No to będę wszędzie, proszę panią, w każdym zawodzie. A czego dowodzi fakt, że mężczyźni zbudowali obozy koncentracyjne i większość sprawców wypadków ze śmiercią i ciężkim obrażeniem ciała, tak, to mężczyźni oczywiście. I większość sprawców oczywiście, przemocy to mężczyźni? Oczywiście, że tak. Czego to dowodzi? Żadna kobieta zgodnie z inteligentnym rozumowaniem. Żadna kobieta nie spowodowała... Ale pomówmy o mężczyznach, bo pan jest mężczyzną. Żadna kobieta nie spowodowała wypadku śmiertelnego na wyścigach F1. I czego to dowodzi? Bo kobiety nie umieją ryzykować. Mężczyźni ryzykują. Dlatego mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. Ja bardzo ryzykuję, zapraszając pana do studia, więc kobiety potrafią ryzykować. Edukacja seksualna. Czy pan by powtórzył te słowa, że zabrałby pan swoją córkę, oddałby pan ją raczej w ręce... pedofila niż posłał na lekcję edukacji seksualnej? Ale to, oczywiście, jeżeli pedofil tam weźmie i ją poklepie po pupie nawet... Ale wie pan, że pedofil nie klepie po pupie, tylko gwałci. A to jeżeli gwałt, to nie jest pedofilia, tylko gwałt, proszę pana. Nie, to jest pedofilia, nie. Gwałt na nieletnim. Seks z nieletnim. Gwałt jest gwałt i oczywiście jest cięższą sprawą jak pedofilia, ale ja nic nie mówię o gwałcie, absolutnie nie ma mowy z gwałcie, to w ogóle faceta trzeba powiesić i tyle. Natomiast to będę zadowoleniem kary śmierci. Nawet, że tak powiem, a bardziej ktoś, śmiały kto głapie, pogłaskałby pana córkę po pupie, to kto to jest? To jest pedofil, niewątpliwie podejrzewam, bo nie jest takie pewne. Widzi pani, dzisiaj wszystko jest traktowane erotycznie. Natomiast jak ja miałem lat tam 20, to nikomu nie przyszło do głowy, że 11-letnie dziecko poglądać po pupie ma odcień erotyczny. A przyszło panu do głowy, że pan jest politykiem, pan jest słuchany, pan jest oglądany pani... i proszę mi pozwolić skończyć. I ludzie sugerują się pana opiniami. Przyszło panu do głowy, że w jakimś małym miasteczku mogą być ludzie, którzy mają dziecko gwałcone przez księdza i jak usłyszą taką pana wypowiedź, to powiedzą, jaką? No taką właśnie, że lepiej posłać dziecko do pedofila niż na edukację seksualną, ale to powiedzą, że, ale dobra, czy ja powiedziałem, moje dziecko będzie gwałcone, czy ja bo powiedziałem, skoro mój idol tak mówi. Ale przecież jak tak powinien pan być odpowiedzialny kłamać? Za słowa. Jak można tak bezczelnie kłamać? Ale do kłamać? Mnie pan mówi, że ja bezczelnie tak, kłamię? Ani bezczelnie kłamię. Nic nie powiedziałem o żadnym gwałcie. Nie było nic takiego, bo ale pedofilia to jest gwałt na dziecku. Jak Boga kocham, co innego jest, jak człowiek poklepie dziecko po pupie, czy to jest pedofil albo nie pedofil, bo ja na przykład moją córkę klepię po pupie i nie jestem pedofilem. Pan prawda? Córkę klepie po pupie? Oczywiście, a ile pana tak. Córka ma lat? 8. Jak ją pan klepie po pupie? Może ja stanę i mnie pan poklepie i zademonstruję pan, jak pan córkę klepie po pupie. Chętnie bym to zobaczyła. To nie pani przyjdzie tutaj. I co pana córka mówi i robi, jak ją pan klepie ale po pupie? Nie rozumiem.
Czy pani naprawdę jest chora psychicznie? Dzisiejsi ludzie są chorzy. Im się wszystko kojarzy z seksem. Natomiast można syna czy córkę poglebać po pupie, nie mieć żadnego odcienia seksualnego. Wy jesteście chorzy wszyscy w dzisiejszym pokoleniu. Jesteście chorzy. Ale w jakim pokoleniu? Moim 40-latku wszyscy jesteśmy chorzy psychicznie? Tak, jest to wynik tak zwanego wychowania seksualnego. A zna pan to powiedzenie, że jak pięć osób panu mówi, że pan jest pijany, to nawet jak pan nie pił, trzeba się położyć? Czy pani zdaje sobie sprawę? To o panu wszyscy mówią, że pan jest agresywny i obraża ludzi, więc może trzeba się zastanowić. Czy pani sobie zdaje sprawę, że ja zdawałem maturę, sprawa dość wcześniej, miałem 17 lat, jak zdawałem maturę, a ja nie wiedziałem, co to jest homoseksualizm. I żyłem. Chcę porozmawiać o wolności. Bo nie było lekcji wychowania seksualnego. Dobra, chcę porozmawiać, od strony wolności, bo pan przedstawia się też jako obrońca wolności. Mówi pan, że nie trzeba zapinać pasów, że wolność. Ja się zastanawiałam nad edukacją seksualną pod kątem wolności, dlatego że artykuł 48 Konstytucji mówi, że rodzice mają prawo wychowywać dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, co oznacza, że mają do tego prawo rodzice katoliccy, którzy uważają, że edukacja seksualna jest zła, ale logicznie rzecz biorąc mają też do tego prawo rodzice, którzy uważają, że ona jest świetna. I teraz ja się... Proszę mi pozwolić zadać pytanie. Dlaczego pan, który walczy o wolność. Pan wielokrotnie mówił, rząd nie powinien decydować. Dlaczego rząd decyduje, jakie my płacimy podatki, czy musimy zapinać pasy? Dlaczego pan chce, żeby rząd decydował o edukacji, a nie rodzice? Niech sobie jedni edukują, a drudzy nie. Słucha? Dlaczego Konfederacja chce poprzeć zakaz edukacji seksualnej? Ależ, droga pani chyba... Co? Ale bez epitetów, argumenty. Przecież to są moje argumenty, no, że to rodzice powinni decydować o tym, jak się powinny... Zostawić tę edukację seksualną, niech sobie edukują seksualnie. Jeżeli ktoś chce, tak, ale to musi być zgoda rodziców, że chcą, żeby była ta edukacja seksualna. Ale jeśli będzie rządowy zakaz, Sejm teraz proceduje nad ustawą... Ja nie jestem zwolennikiem rządowego zakazu. Jestem zwolennikiem tego, że szkoły były prywatne i w jednej szkole będzie edukacja seksualna, a w drugiej nie będzie. Czyli Konfederacja jednak nie poprze tego zakazu edukacji, nad którym proceduje teraz Sejm? Ta ustawa jest zupełnie popieprzona, między nami mówiąc. I my nawet, grubo, wie pan, która jest godzina. Myśmy głęboko myśleli, znaczy nie my, tylko posłowie tam głosują, prawda? I oni nie wiedzą, co głosować za czy przeciw, bo jest tak spieprzone, że na przykład poseł Kulesza wyjął kartę. No ale jak zagłosujecie, bo ja słucham waszych wypowiedzi, na tym się opieram, że mam wrażenie, że jesteście przeciw. I zagłosujecie za zakazem edukacji seksualnej. Mylę się? Proszę Państwa, jeżeli miałbym do wyboru ustawę, która obowiązkowo nakazuje edukację seksualną, albo zakazuje, to będę za zakazem. Ale dlaczego? Bo jestem przeciwko nakazowi edukacji seksualnej. To nie jest pan za wolnością tak naprawdę. No to co, nie, to no, zapinanie pasów, widzicie, tak czy nie? Widzicie państwo, że ta edukacji... kobieta w ogóle nie ma pojęcia o logice. Ja jestem za zakazem również, żeby państwo nakazywało ludziom edukację seksualną. Czyli pani mam wrażenie, że rozmawiając z panem, że stosuje pan takie typowe chwyty manipulacyjne, że kiedy człowiek próbuje docisnąć pana irracjonalnie, żeby pan poprowadził swój wywód i dociska pana logicznymi pytaniami, to pan wpada w epitety. A wie pan, co mówią nauczyciele z erystyki, na przykład z Oksfordu? Nie masz argumentów, podnieś głos. No czy pan mnie chce obrazić mówieniem, że jestem chora psychicznie? Przecież to świadczy o panu. Droga pani. No przecież nie pani ma pan argumentów. Proszę mówić argumentami. Pani mnie prosiła, żeby pani nie przerywać. Może pani mnie nie będzie przerywać. Ale to proszę argumentować, a nie obrażać. W tej chwili panuje nakaz edukacji seksualnej. Jestem przeciwko nakazowi i tyle. Jestem za tym, żeby rodzice decydowali. Jasne, czy pani to zrozumiała wreszcie? Zrozumiałam, że jest pan za tym, ale zrozumiałam też, że jak będzie zakaz, to rodzice, którzy zgodnie z konstytucją mają prawo powiedzieć tak, chcę, żeby moje dziecko miało edukację, nie będą tego konstytucyjnego prawa mogli zrealizować. Więc tak naprawdę głosując w ten sposób, zagłosuje pan przeciw konstytucji, przeciw wolności wyboru połowy polskich rodziców. To rozumiem logicznie. Przepraszam, jeszcze raz powtórzę, żeby było jasne. Ja jestem za tym, żeby decydowali rodzice, ale jeżeli będę miał do wyboru ustawę, która nakazuje edukację seksualną albo zakazuje, to będę za zakazem, ponieważ zdecydowanie więcej rodziców nie będzie chciało edukacji i tyle. Co pan ma przeciw wiedzy? Bo edukacja seksualna to jest wiedza. Proszę mi nie mówić, że to jest nauka masturbacji, bo nie jest i nigdzie tak to nie wygląda. To jest nauka wiedzy o cielesności człowieka, o relacjach międzyludzkich, o odmawianiu, o tym, gdzie są granice kobiety, mężczyzny, jak je zaznaczać, jak wchodzić w intymne także relacje, a jeśli już się wchodzi, to jak się zabezpieczać przed chorobami wenerycznymi, również o tym, jak odmawiać pedofilom, jaki dotyk, który nie powinien mieć miejsca w przypadku dziecka, komu zgłosić. No to musi przyznać pan, że to jest racjonalna, dobra wiedza. Nie. Dlaczego nie? Nie.
jeszcze raz powtarzam, ja jestem normalnym człowiekiem, bo nie miałem edukacji seksualnej. Mimo to, że nie miałem edukacji seksualnej, potrafiłem mieć 8 dzieci i jakoś one żyją. Także ta wiedza nie jest do niczego potrzebna. Natomiast to szkodzi, zwłaszcza dziewczętom szkodzi. Dlaczego zwłaszcza dziewczętom? Dlatego, że dziewczyny nie umieją się po prostu oddać mężczyźnie, nie umieją kochać, tylko one... Ja miałem wiele znam. Ale ja jestem kobietą, dlaczego pan mnie nie zapyta? Tylko pan się mądrzy z punktu widzenia mężczyzny. Co pan wie o tym, czy kobieta się umie oddać mężczyźnie? Ja panu mogę opowiedzieć. Zapewniam panią, że mam znacznie większą wiedzę o tym, jak się zachowuje kobieta w stosunkach seksualnych niż pani. Otóż... Tego pan nie wie. Otóż wiem, dlatego... Może jestem lesbijką. No, bo chyba, że pani jest lesbijką. No właśnie. Oczywiście, a to też nie są normalne kobiety, w związku z czym nie jest to żadna opinia o kobietach. A co panu daje takie przyklejanie łatek, że ktoś jest normalny? Ale pani mi znowuż nie pozwala skończyć. No bo program ma 15 minut. No to przepraszam bardzo, pani wygłasza tyrady, pani mi imputuje coś tam i nie pozwala mi pani odpowiedzieć. Otóż edukacja szkodzi, ponieważ kobieta zamiast po prostu się oddać, czerpać rozkosz z tego, że daje, ona myśli. Dzisiejsza kobieta myśli, ona nie kocha, ona odbywa stosunek seksualny i się męczy, czy ja to robię poprawnie. To jest coś strasznego, patrzeć jak te dziewczyny się męczą. Czyli czy one robią to jeśli poprawnie. Jeśli dobrze zrozumiałam, to kobieta po seksie z panem kobieta, i stąd pan czerpie tę wiedzę. Mówi, Janusz, strasznie się męczyłam i w trakcie stosunku myślałam zamiast czerpać rozkosz. No bo skąd inaczej pan może wiedzieć, co kobieta myśli? Chyba, że to panu powiedziała po stosunku. Wybaczy pani, ale naprawdę wiem, jestem nieinteligentna kobiety, i chora psychicznie. Znam kobiety i wiem, jak się zachowują. No to współczuję, bo no tak, współczuję takich informacji po stosunku. Janusz Korwin-Mikke był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. A my się widzimy w Onet Opinie za tydzień.